Rolne też uwagi wnioskują o dokonanie zmian w projekcie planu miejscowego i wprowadzenie zapisów dopuszczających budowę na gruntach rolnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową, w tym budynków gospodarczych, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowice, naziemnych silosów na materiały sypkie, suszarni kontenerowych, silosów na kiszonkę, urządzeń fotowoltaicznych. Bardzo proszę o głos. Głosujemy w sprawie odrzucenia. Tak jak mają Państwo w treści. Tak, jeżeli są Państwo za odrzuceniem, proszę kliknąć za. Jeżeli są Państwo przeciw, kliknąć przeciw. Za odrzuceniem wniosku Moniki. Dobrze. Są pomieszani, bo nie wiedzą, za czym głosują. Moment, proszę chwilę poczekać. Teraz dobrze, mamy wynik głosowania. Stwierdzam, że rozstrzygnięcie, uwaga, jest nieuwzględniona. Proszę złożyć wniosek formalny. Chciałem tak pozamiatał, bym tam był. Po prawej stronie. Nawet nie znają się na urządzeniach, które dostanie. Kliknął pan wniosek formalny? Nie są złożone? Nie, musi pan też, że wniosek formalny, ale musi skonfrontować. Musi też, że pan wniosek formalny. Panie Kazimierz, proszę do mikrofonu. Chciałem złożyć wniosek o powtórzenie głosowania. Proszę. Proszę zaprowadzić. Gdzie Muniura? Uciekła już. Nie, tu jest Muniura. Przy mikrofonie. Tytuł. Nie, nie. Proszę pole zaznaczyć. Tutaj? Kliknąć? Na górze. Wyżej? Tak, proszę to usunąć. I teraz już możemy oddać głosy za wnioskiem formalnym pana Kowalskiego o powtórzenie głosowania. Oni nie zrozumieli, za czym głosują. Dziękuję bardzo. Czy Monika też wniosek został przyjęty. Bardzo proszę. Wniosek o odrzucenie. Nie. Reasumpcję, czyli wniosek o powtórzenie głosowania. Pani Monika, chce Pani zabrać głos? Bardzo proszę. Chciałbym poprosić Panie Przewodniczący o, bo jakieś zrobiło się zamieszanie przy tej uchwale, o odczytanie dokładnie tematu, za czym głosujemy. Dobrze. Proszę chwilę poczekać, zaraz wyświetlimy Państwu projekt. Numer 7. Rozumiem, proszę, proszę. Tak. Mhm. O, proszę chwilę poczekać, mamy tutaj rozstrzygnięcie. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią. Mają Państwo zaznaczone wytłuszczonym drukiem rozstrzygnięcie. W tym przypadku uwaga nie została uwzględniona i głosujemy za tym wnioskiem, czyli tak jak jest napisane, za nieuwzględnieniem poszczególnych uwag.
Czy możemy przejść do głosowania? Czy każdy z Państwa zapoznał się z treścią? Tak? Oddzielnie. Tak, trzy uwagi oddzielnie. W każdym przypadku uwaga nie została uwzględniona przez Pana Wójta. Zatem poddajemy to pod głosowanie. Proszę o chwilę cierpliwości. System jest nowy. Dzisiaj pierwszy raz z niego korzystamy. Po kolei uwagi. Dobrze. Proszę Państwa, przystępujemy ponownie do głosowania. Przeczytam jeszcze raz Państwu treść uwagi. Chodzi oczywiście o odrzucenie, tak jak macie Państwo napisane w treści uchwały. Treść uwagi. Wnioskuję o dokonanie zmian w projekcie planu miejscowego i wprowadzenie zapisów dopuszczających budowę na gruntach rolnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową, w tym budynków gospodarczych, płyt do składowania obornika, szczelnych wierników na gnojówkę lub gnojowice, naziemnych silosów, na materiały sypkie, suszarnie kontenerowe, silosy na kiszonkę, urządzenia fotowoltaiczne. Bardzo proszę o oddanie głosu. To był wniosek kępany, tak? Oczywiście. Teraz głosujemy pierwszy. Nad przyjęciem bądź odrzuceniem. Głosujecie Państwo o odrzucenie wniosku numer 1, który został odrzucenie. Uwagi. Czyli Pani już sugeruje, co mam zrobić. Proszę popatrzeć, wnoszący wniosek, treść uwagi, rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie jest, że się nie uwzględnia. Tak, i Państwo głosują za, przeciw lub się wstrzymują. Jeżeli głosują Państwo tak, jak jest wyświetlone w tej chwili na tablicy, czyli rozstrzygnięcie, uwaga, nieuwzględniona, są Państwo za. Jeżeli nie są Państwo przeciw. Przyjmujecie tą uwagę. Tak, no dokładnie. Kabaret. Jeszcze Pan Kowalski został. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Większością głosów, tak. Przechodzimy do uwagi numer 2. Bardzo proszę o wyświetlenie. Jeśli można, proszę jeszcze raz o wyświetlenie. Tak. Mają Państwo na tablicy. Przeczytam Państwu treść. Wnioskuję o dokonanie zmian w projekcie planu miejscowego i wprowadzenie zapisów dopuszczających budowę na gruntach rolnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową, w tym budynków gospodarczych, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowice, naziemnych silosów, na materiały sypkie, suszarni kontenerowych, silosów na kiszonkę, urządzeń fotowoltaicznych. Uwaga również nie została uwzględniona. Mają Państwo wytłuszczonym drukiem. I przechodzimy do głosowania. Krzysztof, proszę bardzo. Trzeba zgłosić sprzeciw, bo pierwsze głosowanie było poprawnie zrobione. Czy ja to teraz rozpatrują wszystkie te wnioski? Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga nie została uwzględniona większością głosów. Przechodzimy do uwagi numer 3. Bardzo proszę o wyświetlenie. Dziękuję. Daję Państwu chwilę na zapoznanie się z rozstrzygnięciem. Przedstawię Państwu treść. Wnioskuję o dokonanie zmian w projekcie planu miejscowego i wprowadzenie zapisów dopuszczających budowę na gruntach rolnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową, w tym budynków gospodarczych, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowice, naziemnych silosów na materiały sypkie, suszarni kontenerowych, silosów na kiszonkę, urządzeń fotowoltaicznych. Bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Panie Szymonie,
Dziękuję bardzo. Mamy wyniki. Stwierdzam, że uwaga nie została uwzględniona większością głosów. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z załącznikami. Nie można powtarzać głosowania, które było niezgodne z decyzją gminy. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do projektu numer 18.